serdecznie w filmie Wszystko o moich roślinach, w serii Wszystko o moich roślinach. Dziś porozmawiamy o Waszyngtonii i o hybrydzie aloesa. Ten oto kwiatek, nie wiem czy pamiętacie, na moich filmikach, on był trzymany w terrarium razem z moimi jaszczurkami. Służyło mu tam, ponieważ tam była lampa taka doświetlająca te jaszczurki, dająca ciepło, światło, no i takie, powiem szczerze, tropikalne warunki. W tej chwili przeniosłam ją tutaj na parapet do kuchni, bo jesteśmy po remontach, jak wiecie, remonty dość długo trwały, bo prawie miesiąc, ale już jesteśmy po i chciałam ją tu mieć, bo daje mi taki fajny, egzotyczny look, że tak powiem. Więc co do tej Waszyngtonii, spójrzcie, ten liść tutaj do końca wyszedł już u mnie tutaj na oknie i tutaj, jak widać, wypuszcza z tyłu małego listka, o. Także myślę, że jest jej tu dobrze. Podstawa, jeśli chodzi o Waszyngtonię, należy ją podlewać, nie trzeba tak często, ale podlewamy do doniczki wodą tak, żeby ziemię przelało i woda musi wyjść dnem doniczki. I podstawa jeszcze jest taka, że doniczka musi być typowo palmowa, czyli wąska od dołu, rozszerzająca się ku górze. O, bo się nie mogę wysłowić. I naprawdę rośnie fajnie, fajnie. Tu ma widne miejsce, słoneczne, jeżeli słoneczko na dworze, tutaj ma bardzo dużo słońca i widzę, że jej to służy. Może tak akurat, jak już jesteśmy tutaj obok, pokażę Wam moją monsterę. To jest ta z tych dwóch szczepek wsadzonych. Tu wypuściłam pięknie nowego liścia. I może jak już jesteśmy też w kuchni, pokażę Wam od razu moją, przepraszam za bałagan za oknem, ale to są jeszcze pozostałości po remoncie, które musimy sprzątnąć. Chcieliśmy najpierw zrobić w domu, żeby było już wszystko fajnie na święta, a jeszcze nam pozostał ogród, więc proszę nie patrzeć i nie zwracać na to uwagi. To jest warginata moja, wariegata, przepraszam. Ona wypuściła już dwa kolejne listki u mnie, te dwa. I wiecie co zauważyłam? Że te międzywęzła, tak to się bodajże nazywa, są blisko siebie. Czyli jeden liść wychodzi blisko drugiego, co może być oznaką, z tego co słyszałam, że jest to ta większa odmiana, duża odmiana monstery. No zobaczymy, jak ona będzie rosła. Na razie myślę, że jest jej tu dobrze, także mam nadzieję, że będzie rosła ładnie. I jeszcze powracając do monstery, przepraszam, mówię tak cicho, bo Laura usnęła i korzystam z okazji, że mogę nagrać filmik. To jest ta moja stara monstera i spójrzcie, cztery nowe liście. Raz, dwa, trzy i cztery. A przed chwilą wypuściła mi dwa, tego i tego. I z tego poprzedniego nowego liścia już wyrasta mi kolejny nowy. Także myślę, że ma tutaj dobrze, chociaż myślałam, że ma za mało światła, ale chyba raczej nie. O, proszę, tutaj przeszłam do sypialni i to jest właśnie ten aloes, ta hybryda aloesu, black coś tam on się nazywa. Naprawdę polecam kwiatek dla osób zapracowanych, które nie mają czasu, bo jest naprawdę efektowny, tak myślę, a jednocześnie w ogóle nie wymagającym. Wystarczy go leciutko podlać, postawić najlepiej nie na słonecznym parapecie, tylko w rozproszonym świetle, z tego względu, że jeżeli on będzie stał na słońcu, jego liście zrobią się wiśniowe i takie brzydkie. Ja wolę go trzymać bardziej tutaj na półeczce, gdzie ma jasno, ale nie ma bezpośredniego słońca. Może tak jeszcze z ciekawości chciałam Wam pokazać moją alokazję, o której mówiłam też w poprzednich filmach. Ona wypuszcza mi już u mnie drugi liść, to jest drugi liść, z tym, że nie podoba mi się to. Nie wiem, może robię coś źle, jeżeli tak, to możecie mi podpowiedzieć. Co wypuści liścia nowego? Starszy liść, o, właśnie żółknie, tak jak ten, jak już tu widzicie, też już żółty się robi i opada. Także summa summarum, zawsze mam, cały czas mam trzy liście, z tego względu, że jak wypuści nowy liść, to starszy liść marnieje. Nie wiem, czy to jest normalne u alokazji, czy nie. Bynajmniej, no tak troszeczkę mi się to nie podoba, bo myślałam, że będę miała wielką, piękną roślinę z burzą liści, a tak raczej nie jest. Także jeżeli macie na to jakiś sposób, wiecie, czym to jest spowodowane, to chętnie prosiłabym o komentarz. Może wiecie co, jak już jesteśmy tutaj u góry, to pokażę Wam wszystkie moje rośliny, które mam w sypialni. Jest to tutaj anturium. To jest nowy stosunkowo zakup. Generalnie dostałam go od męża na gwiazdkę. Czerwone anturium. Jak wiemy, z anturium podstawa to podłoże.
musi być przepuszczalne, najlepiej jeżeli ma dostorczyków. Ja jeszcze tu ziemi dostorczyków nie mam, z tego względu, że na daną chwilę, na tą chwilę nie miałam tej ziemi w domu, ale planuję zakup i przesadzenie. Oczywiście nie cierpi zimna, przeciągów, podlewać wodą letnią, a nawet lekko ciepłą, wtedy będzie nam pięknie rosła. I może przejdźmy tutaj, mam jeszcze fikusa dębnolistnego. Te dwa liście, ten jeden taki wielki byczy i ten troszkę mniejszy, już też wypuścił u mnie. Chociaż to jest kwiatek specyficzny, z tego względu, że on jest taki, nie wiem, wypuści dwa listki i należy go podziwiać. To dłuższy czas, dopiero później zbiera się na wypuszczenie kolejnych liści. Także wypuści naraz dwa liście, długo, długo nic i dopiero za jakiś czas kolejny liść. Także dość specyficzny, lubi podlewanie, chociaż nie lubi przelania. On ma tu troszeczkę ciemną, miałam, powinien mieć jaśniej, powinnam go postawić na parapet. Także planuję to zrobić w najbliższym czasie, z tego względu, że no chcę, żeby był... W ogóle to ja planowałam mieć takiego wielkiego, bo to jest ta odmiana Bambino. No, ale wyszło jak wyszło, na razie nie mam, także cieszę się tym, co mam. I lubię też zraszanie może jeszcze, przemywanie listków, tak żeby był czysty. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o rośliny tutaj u mnie z sypialni. Moi kochani, jest okres międzyświąteczny, że tak powiem. Boże Narodzenie szybciutko nam zleciało, przed nami Sylwester. Także myślę, że albo świętujemy, albo przygotowujemy się w tym okresie do kolejnych świąt, czyli do Sylwestra, do Nowego Roku. Ja tak ten filmik dzisiaj zrobiłam na szybko, bo no... Troszeczkę nie dawało mi to spokoju, już tak dawno nie nagrywałam, a są osoby, o których wiem, że chętnie moje filmy oglądają. Także w ogóle obiecałam, że pokażę, co się zmieniło w moich monsterach, także widzieliście. Także zapraszam Was na kolejne moje odcinki o roślinach. Nie wiem, czy zdążę nagrać film jeszcze przed Nowym Rokiem, ale no... Postaram się w jak najszybszym czasie. Także myślę, że filmik troszeczkę krótki, ale myślę, że może coś tam z niego wyciągnęliście, że się podobał. Także poproszę o subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia już w 2021 roku raczej. Chociaż może mi się znajdę chwilę i będę w stanie nagrać dla Was jeszcze kolejny film przed Sylwestrem, ale zobaczymy, nie obiecuję. Trzymajcie się moi kochani i życzę Wam do siego roku. Wszystkiego co najlepsze i czego sobie życzycie i pięknie rosnących roślinek. Pa! Poproszę o subskrypcję i łapkę w górę. Pa!